ludzka jest jedynie głęboką potrzebą zwrócenia się przeciwko sobie, gdyż prawda nie mieści się w ja. Z wyższej i niezrozumiałej powszechnie konieczności. Tylko człowiek ubezwłasnowolniony walczy o przetrwanie. Zrobi dlatego wszystko, by ludzi uwieść. Prawda boli i wcale nie musi się podobać. Jeśli prawda nie boli, nie jest prawdą. Nauczaniem nie zmieni się złego człowieka w dobrego, jak powiedział Platon, gdyż nie można uczyć wolności. Dlatego człowiek szlachetny dba o to, by nie powtarzać w nieskończoność tego, co zostało już powiedziane. Bóg rzucił nas w czas, abyśmy w nim konali we własnym ja, albo uwolnili się od niego. Bóg nas nie skrzywdził, tylko w ten sposób mógł uratować nas od zguby, oferując nam wolność, po którą powinniśmy sięgnąć. Bóg milczy i będzie milczał do końca, beznamiętnie przyglądając się ludzkim cierpieniom. Kto szukał Boga pomocy, jest stracony. Nie istnieje dobro oparte na sympatii wszystko przenikającej, gdyż owe dobro zakłada, iż zło jest dziełem szatana, a powinno służyć powstawaniu dobra. Najpierw się zło wytwarza, by potem płakać, że okrutny los uczy nas poprzez cierpienie. Zdeprawowane są wszelkie formy uzasadnienia dobra jako wartość bezwzględnie domagającą się harmonii. Dlatego nieszczęsne zło zawsze wraca. Nie ma przyjaciół ten, kto pragnie żyć. Nie może istnieć raj, gdyż zakłada istnienie harmonii, która unicestwi miłość. Harmonią jest jedynie to, co ją burzy, ukazując nasze zaciemnienie. Dobro i zło moralne muszą iść zawsze w jednej parze. Człowiek nie może domagać się harmonii i spokoju, gdyż Hitler także jej szukał.